Cześć, z tej strony Turkusli i witam Was w kolejnym odcinku, tym razem już kolejny z rysunkami. Bardzo cieszę się, że mogę Wam ten rysunek przedstawić z tego powodu, że rysunków wzięło się troszkę więcej, bo aż 8. Więc cieszę się, że jesteście ze mną i bez zbędnego gadania zaczynamy, ale jeszcze na wytrwałych, którzy zostaną ze mną do końca, powiem, że będzie malutka, pluszowa niespodzianka, którą dostałam od mojego chłopaka oraz przyjaciół. Więc zacznijmy. W pierwszym szkicowniczku, to jest bardziej notatnik, narysowałam taką brzydką derpi. Nic innego, że Wam jej nie pokazywałam, bo nie zapomniałam. Derpi ta została pokolorowana markerami Tigera, z tego co pamiętam, ale jest okropna, więc nie wiem w ogóle, co się z nią stało tutaj. Nie, wygląda okropnie, dlatego skończę z tym. Mam nowy szkicownik, jest to szkicownik, nie wiem jaki, ponieważ wygrałam go za wyróżnienie w konkursie wojewódzkim. Od tego ten szkicownik zostanie sobie na koniec i opowiem całą historię, ale teraz zajmiemy się tym szkicownikiem. Jest to szkicownik, który ma kartki i ciemne, i zwykłe takie do markerów. Więc narysowałam w tym szkicowniku taką oto rarity. O, tutaj się odklejają, muszę je przykleić. Taką oto rarity z grzywą oraz cała jest ogólnie narysowana kredkami. Nie ma konturu ani niczego. Wszystko zostało wycieniowane kredkami, miałam zaćmę. A najbardziej podoba mi się grzywa. Grzywa wygląda tak bardzo realistycznie, że aż jestem w szoku, że coś takiego udało mi się w ogóle narysować. No, podoba mi się. No, nie powiem szczerze, podoba mi się. Dobra. Lecimy dalej. Ostrość. No, jak widzicie, tutaj też był kucyk wycieniowany białym i wygląda troszeczkę gorzej niż reality. Kolejny szkicownik to jest ten mój charakterystyczny wielki, który już na pewno znacie z... Znacie już z poprzednich rysunków. Filmików znaczy. Czy tutaj od tej strony dobrze idę? Chyba nie. Już nie pamiętam. Muszę znaleźć. Poczekajcie chwileczkę. Przede wszystkim pamiętam, że skończyliście na Oli. Luna. Miał śnieg. No to tutaj zaczną się tak naprawdę już rysunki nowsze. Tutaj mamy Miał śniaka, którego narysował nowy chłopaka, ale no niestety nie umiałam narysować jego nóg i się poddałam. Następnym rysunkiem, który był taki skończony i był już na pewno na YouTubie u mnie, jest to Princess Luna. Lunka narysowana na księżycu. Zainspirowałam się spisując piosenki Beyond, która jest dodana do filmiku właśnie ze speedrowem Luny. I moim zdaniem jest jakaś świetna, znam na pamięć i śpiewam za każdym razem, nigdy mi się chyba nie znudzi. Ostrość. Coś mi nie łapie telefon ostrości. To jest pokolorowane markerem srebrnym, z tego co mi się wydaje, z Action. Nie jest źle. No zaraz, to nie wszystko, jaka jest zakręcona dzisiaj. Tutaj mamy myszkę z Transformers. Tutaj ona miała być rysowana w digitalu, ale no skończyło się na tym, że mam tylko jej główkę, włoski i ucho tylko i wyłącznie. Tutaj dostaniecie screen, jak ona wygląda. A tutaj dalej już mamy kolejną myszkę ze Transformers, tylko tym razem wygląda ona
jakby to powiedzieć, znacznie mniej myszkowato. Z tego powodu, że wygląda dosłownie jak tygrys. Bo myszka ma normalnie taki kręgosłup, a ona ma taki. I to jest bardzo duży błąd anatomiczny w myszkach. Ja nawet nie wiem w ogóle, czego to stworzyłam. Chyba dlatego, że rysuję kudzyki i to tak właśnie dla mnie w mojej głowie wyglądało. Ale patrzę się po tych 2 miesiącach na to i stwierdzam, że to nie jest myszka, tylko to jest tygrys albo kucyk. Więc taki moja taka dygresja w związku z moimi własnymi rysunkami. Dalej nie ma nic, więc lecimy już do ostatniego szkicowniczka, najładniejszego, który mam zamiar zrobić go calutkiego. I jest to szkicownik ten, który wygrała. W tym szkicowniczku, jak widzicie, to jest rozmiar A6, gramatura ma 140. I w tym malutkim szkicowniczku mam zamiar rysować każdą kartkę, bo nie chcę zmarnować kartek. Ale na pierwszej stronie mamy rysunek Blue Lee, czyli mojej byłej ponysonki. Ona zawsze miała kokardę fioletową, a teraz kokardę ma żółtą. Ale ci, którzy zostaną do końca, zobaczą, dlaczego ona ma tą kokardę żółtą. I właśnie to tak wygląda. Mały artblock był przed nią, więc troszeczkę może się różnić od moich poprzednich rysunków. Ale tutaj nowy styl skrzydełek jest i nowy styl oczek. I powiedzcie mi, co uważacie o tym stylu. Dobrze. Kolejnym rysunkiem w tym szkicowniku jest nic, ponieważ jest tutaj brzydka kartka, którą nie mogłam zużyć. I mamy tutaj ponysonkę jednej dziewczyny z Instagrama. Tutaj bardzo mocno zaszalałam z włosami, co ogólnie bardzo lubię robić. Uwielbiam robić fale, uwielbiam te włosy, nadawać w nich blasku, co właśnie widać w tych rysunkach. Jakaś eksperymentalna poza, nie umiem się wysłowić dzisiaj, nie tylko do Was. I no, wygląda to bardzo, to bardzo ładnie moim zdaniem osobistym. Pierwszy raz chyba od dawna w filmikach przyznaję, że coś mi się podoba. Ojej. Kolejnym rysunkiem jest rysunek z gry My Little Pony, ponieważ jej nie mogłam nigdzie na internecie znaleźć, ale była w grze, więc ją narysowałam, żeby mieć mi skrzynek, ona wygląda jak ona się nazywa. Wiadomo, różnią się kolorki, różni się wiele rzeczy, ale tutaj jak możecie zauważyć, kolorki, właśnie te ciemniejsze bąbelki w oczkach są ciemniejsze, jak już wspomniałam, jak na przykład w tym rysunku. Ponieważ stwierdziłam, że może te ciemniejsze będą lepsze i osobiście uważam, że są lepsze, więc to już tylko i wyłącznie kwestia gustu. Jak widzicie, kucyk ma ciekawe cienie, z czego powiem szczerze, bo zaczęłam bawić się w coś takiego, jak takie zostawianie pustego pola przy na przykład ramieniach, żeby dawać troszkę więcej głębi, ale zobaczymy, kiedy mi to minie. Jak na razie mam zamiar tak właśnie kontynuować moje rysunki. Może komuś się to spodoba akurat. I akurat tutaj też widać taki nowiutki styl skrzydełek, jak już w poprzednim rysunku. Też wygląda nieźle. No i teraz idziemy już do ostatniej pracy. W tym szkicowniczku mamy tutaj OC, są pisane. Jest to Sara. I jak widzicie, jest ona z sarenką. Tutaj też ma takie oczka śliczne, które wyglądają naprawdę niesamowicie głęboko, bo szczerze jestem zadowolona bardzo z tych oczek. I jak widzicie, tutaj jest tak samo ten styl cieniowania, tylko tu zasłuchałam się w podcast i zapomniałam, ale reszta już jest zrobiona prawidłowo. To jest papier ozdobny, który kiedyś kupiłam w Action i wygląda on tak. Są tutaj najróżniejsze kartki z różnymi wzorami i może kiedyś się będę wykorzystywać. I rysunek wygląda właśnie tak. Jest to ostatni rysunek w szkicowniku. No, ale na następnej stronie mamy coś takiego, co mi nie wyszło kompletnie. To miał być rysunek, ale okazało się, że zabudziłam kartkę, więc nie mogłam zrobić, nie mogłam pozostawić tej brzydkiej kartki, musiałam coś narysować. Nawet brzydkiego, żeby nie było. No i na następnej kartce oczywiście już będą rysunki.
Więc zapraszam tych wytrwałych do bonusiku. Witam Was tak bardziej na mojej szafie z tego powodu, że chcę Wam pokazać tą pluszową niespodziankę. Jest to moja własna pluszowa ponysonka. No łapo zrób. Moja była pluszowa ponysonka jest to Luli, dlatego ma żółtą kokardkę, dlatego że pani, która ją uszyła, zamiast dać jej kokardkę w takim kolorze, jaki ona ma, uszyła ją w żółtym kolorze i szczerze, świetny pomysł. Oczka ona ma, można powiedzieć, kolorków Misako, ponieważ tu ma fioletowy, a tu ma niebieski. I wygląda ona przepięknie. Każdy, kto był w moim domu, wie, że zabraniam komukolwiek jej po prostu dotykać. Sama jak ją przenoszę, dotykam ją za pomocą chusteczek. Jest to mała mania, można powiedzieć, ale tak bardzo cieszę się, że posiadam mojego własnego pluszowego kucyka, że jest to dla mnie coś niesamowitego. I to tak naprawdę byłoby na wszystko, na tyle. Bardzo cieszę się, że mogę Wam go pokazać. Niebawem znowu będą wracać filmy na YouTube'a. Nie umarłam. Jestem zajęta, ale nie umarłam. I tym właśnie miłym akcentem serduszek na kolankach, które dopiero teraz ostatnio zauważyłam, chociaż sobie to wyglądają bardziej jak takie kopytka konia, się z Wami żegnam. Na razie, pa pa!